O, ktoś ogląda. WTF! Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Wstęp jest stąd, że ja wiem, że wy za Playmobilami to specjalnie nie przepadacie, a widzicie, a mi się kurczone podobają i już nie raz, nie dwa, nie trzy, nie cztery, nie pięć, nie sześć, nie dziesięć, nie piętnaście, nie dwadzieścia były na moim kanale. Chociaż kiedyś doszliśmy przy jednym zestawie do tego, że zdecydowanie bardziej podobają mi się same figurki niżli całe gotowe zestawy. Natomiast tak pomyślałem, że kurczę, czemu myśmy tutaj jeszcze katalogu nie przerabiali? To ja, moi drodzy, nie wiem, nie mam pojęcia, jak to się stało. I postanowiłem się omówić sobie katalog. Wkładam już więc swoje okulary, by mój wzrok był perfekcyjny. Perfekcyjny bardziej niż chińskie podróbki, aczkolwiek Playmobil, pamiętajmy, to nie są podróbki, to są alternatywy. Chociaż, no... klimat swój mają, w sensie, no nie są takie alternatywy, wiecie, nieważne. Playmobil, moi drodzy, dzieli nas, widzą nas katalogiem na 2020, czyli chyba mamy jeden katalog z tego wynika. Natomiast faktem jest na pewno to, że widzą nas okładka stricte podzielona na kobiecą i na męską wersję. Widzą nas już na starcie, czy to się da przybliżyć jakoś? Nie da się tego przybliżyć, no to niedobrze, jest zoom, jest zoom. Ale przykry jest ten zoom, w sensie, okej, okay, nie, tak się da, moi drodzy, witam nas na starcie seria. Nie, no weź mi to, cofnij mnie to. Witam nas na starcie seria, tu widzimy Indiańców, tu widzimy, nie no, jest ciekawie faktycznie i... A właśnie, bo niedługo będzie więcej Playmobilów na kanale i to stąd w sumie ten przegląd, bo będzie kilka zestawów wpadnie z Playmobilu. Kupiłem sobie, żeby nie było. Moi drodzy, natomiast witam nas tu. Naprawdę całkiem ciekawa seria minifigurek kolekcjonerskich, można by rzec. I szkoda, że czegoś takiego nie dostajemy z Lego. W sensie, ja dostajemy minifigurki kolekcjonerskie, ale bez gadżetów, żadnych takich większych jak tu. A chciałoby się takie gadżety absolutnie. I czekajcie, tu, nie no, muszę im się przyjrzeć. Tu pięknie, Indianiec w ogóle, naprawdę fajnie, samuraj. Nie no, wygląda to naprawdę okej, okay, ciekawie. W sensie, jeżeli chodzi o sam pomysł. Tutaj jedziemy dalej, mamy drugą część, to nas nie interesuje. Playmobil raz, dwa, trzy, czyli takie duplo Playmobilowe, jakby Playmobil sam w sobie był za mało duplowaty i te elementy byłyby za małe. No to dostajemy jeszcze coś bardziej, czyli duplo raz, dwa, trzy, tak? Żeby tutaj było jeszcze bardziej duplowato, powiększaj mi się tu. Ale seria, czy to się czymś różni? Bo dla mnie nie. To może po prostu jest jakaś prostsza seria i tyle. Mamy jeszcze domki, starter paki, moi drodzy. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Dalej, nie no, okej, okay, jesteśmy. Bo moi drodzy, oczywiście ten katalog sobie wcześniej przekartkowałem na szybko. Spójrzcie, i teraz jestem w szoku, bo tego nie kojarzę. Mamy również starter paki, to jest bardzo fajne. Lego też kiedyś miał starter paki w ogóle u siebie, ale zrezygnowali ze starter paków, nie wiedzieć czemu, a te są całkiem fajne. Playmo Friends, moi drodzy, też ciekawe, fiksy ciekawe. Dalej mamy świat miasta, stać się benzynową, to chyba coś, co pojawia się wszędzie, nie tylko w Lego, ale jak widzimy w Playmobilach. Tutaj te śmieciarki, taka klasyczne, można by rzec, City, które pojawia się wszędzie, moi drodzy, również w klasycznym City pojawia się oczywiście prawie zawsze seria z budową. No i to jest nie inaczej i ona jest, no, można by rzec, po prostu, to jest trochę sztampowa, tak? Czyli mamy żurawia, mamy tutaj jakieś buldożery, burzenia, nic specjalnego, ale wygląda to wszystko jak najbardziej legitnie. Faktycznie, ja mówię, to są takie dość specyficzne te klocki, ale kiedyś, kurde, trzeba by kupić jakiś większy zestaw, żeby zobaczyć i testować, jak to się łączy, jak to tutaj ze sobą działa, bo ja mówię, te elementy niełączone, które są luźno leżące, mi pasują średnio, ale figurki mi się bardzo podobają. Znaczy, bardzo to może złe słowo, ale podobają mi się figurki z Playmobili. Także tutaj proszę, samochodziki. Co to za kierowniczka jest? O, możemy sobie sterować. No to czad, mój drogi. Straż pożarna to też jest wszędzie, tak jak i policja jest wszędzie. W związku z tym mnie interesuje to średnio. Jedziemy, moi drodzy, dalej. A dalej mamy co? Tactical Unit, okej, okay. Czyli mamy jakiś specnaz, jakiś SWAT. No ciekawe, tutaj autko pięknie się prezentuje. No i Playmobil Movie, który chyba nie zawojował rynku, no bo za bardzo o nim nie słychać, jeszcze nie widziałem, a swoją drogą muszę obejrzeć. Space, no właśnie, moi drodzy, misja na Marsie. No właśnie, moi drodzy, miałem na myśli, że wchodzimy znów do krainy czegoś, czego nie ma w Lego, co było, a nie ma w Lego, a cała konkurencja po prostu to ma, bo w tym katalogu jest i Space, i w ogóle West, nie, dobra, Western akurat, chociaż był Indianiec w minifigurkach, ale po prostu mamy również Castle, Piratesów, moi drodzy, czemu Lego tego nie robi? Pff, nie wiem.
Rakieta, łazik, baza kosmiczna. No jest okej, okay, jest okej. Z Lego też kiedyś miało Space Police, a teraz patrzcie, tu mamy Galaxy Police. Również no całkiem interesująco to wygląda, jeżeli się przyjrzymy temu z bliska, jak tu widać. Spójrzcie, no ciekawe ufoki, to trochę w ogóle jak Bionicle. No jest okej. Okay. Back to the Future, czy komuś trzeba przedstawiać tą markę? Lego i nawet nie ma. Mamy tu Mandaloriana, nie Mandaloriana, tylko Deloriana. A, jest piesek? Tam był piesek w ogóle? Natomiast niestety jest, są to tylko dwa zestawy, czyli dwie figurki oraz sam DeLorean. Top Agents, znów ciekawa seria. Dalej, no właśnie, spójrzcie, Wielkanoc z Playmobil. I dostajemy tutaj od Wielkanoc z Playmobil takie oto zestawiki. W jajeczku je znajdujemy i spójrzcie, jak ciekawy wybór dostajemy. O, pani z McDonalda, piesek. I minifigurki seria 17. No właśnie, to jest coś, co się ciekawie prezentuje. Minifigurki, co to jest to? Ale ciekawe. To się wiecie, żeby nie było, mi te figurki też się często podobają właśnie przez to, że one są takie i przez to są fajne, ale mimo tego, że są takie to da się nimi bawić i sobie to jakoś wyobrażam, więc no ciekawie, co to jest wróżko Wolverine, co to jest wróżko Wolverine'a mamy. Oj, chyba muszę zrobić taki odcinek najbardziej przerażające Playmobile, bo bez kitu, tak, wchodzi taki odcinek bez kitu, a niedługo będzie więcej odcinków Playmobilu, bo po prostu trochę ich kupiłem, także dalej, GOL, czyli seria sportowa, coś co też kiedyś Lego miało, a dziś już nie ma, dostępne to natomiast tylko kilku piłkarzyków, ewentualnie również takie podstawowe brameczki. Ghostbusters, kolejny coś, czego nie ma Lego, a ma Playmobil i jest spoko, szczególnie ten duży pan pianka. Scooby-Doo, Lego kiedyś miało, dzisiaj nie ma, a Playmobil ma, moi drodzy, nadal. Playmobil ma nadal i to naprawdę są ciekawe zestawy. Ponieważ spójrzcie, mamy tu wany, duszki podstawowe, duszki, garnuszki, w sensie, no, że kuchnia, nie? Cmentarzyska i nawiedzone zamki i no, i tutaj mówię, wygląd to już jest, wiecie, sprawa drugorzędna, ale mają to i mają również bitwę i Nevermore. Ja nie wiem, czy to jakaś licencja, czy co. Ja oczywiście bajek nie oglądam tego typu rzeczy, więc mogę nie wiedzieć. Natomiast jest to, można powiedzieć, Castle, którego w Lego nie ma. Chociaż było dzisiaj na moim podstawowym kanale bazowym Lego Castle i to też brzydkie, ale chyba życzę niż to było. Sprawdźcie koniecznie, moi drodzy. Nevermore, tu widzimy Dajka, Slow, są wszystko, no tu jest wszystko, moi drodzy. Bitwa trwa. Jaj, hoj, piraci! Widzicie Lego, patrzcie i się uczcie. Oni mają wszystko, mają to nadal i Lego, czemu tego nie może mieć? Statki pirackie, wyspy pirackie. Ach, człowiek się rozmarza, że chciałby coś takiego dostać z Lego, ale niestety na sferze marzeń się kończy. No spójrzcie, przenośna wyspa piracka, kurde, w walizce, no to jest ładne. I kurde, może coś, kurde, muszę więcej jeszcze kupić niż to, co ostatnio kupiłem, bo naprawdę to wygląda ciekawie. No i wchodzimy już takie family fun, czyli bardziej zwykłe City, Christmasy, kalendarz. Co oni aż tyle kalendarzy adwentowych mają? Może w tym roku jakiś kalendarz kupimy. Co myślicie, moi drodzy, kupić sobie jakiś kalendarz w końcu, bo to z Lego przy... Przednim się podobają, ale te z Playmobilu widziałem i one nie są, moi drodzy, złe. Jak wytresować smoka? Wybaczcie, to uniwersum mnie w ogóle nie interesuje, więc je pomijam. No i tu również mamy więcej innych po prostu kasli, maszynoobleżnicze, City Life, nie, naprawdę, ten katalog, szpital cały, to jest przyjazny szpital w dodatku, nie taki jak z TVN-u, że tam nieprzyjazne rzeczy się dzieją. Przyjazny szpital, moi drodzy, moje małe miasto i kolejna seria, w ogóle to mnie fascynuje, bo tu dostajemy kilka jakby serii, w ogóle w innym katalogu była 17, tu jest 18 seria i to znowu coś z takimi nogami, co to za slenderostwo jest? No fascynuje mnie to po prostu i w ogóle mamy kilka spod serii minifigurków i nie, naprawdę, jest męska i damska wersja, aczkolwiek męska i damska jest bardzo fajnym moim zdaniem rozwiązaniem. Tutaj dalej country, czyli wioska, koniki. Ja was bardzo proszę, jeżeli was coś podoba, to stopujcie i przybliżajcie, bo ja nie chcę każdego zestawu omawiać, mówię po prostu ogólne wrażenia. To jest jakaś licencja, widzimy Teletoon, to jest jakaś bajka. Wybaczcie, mi nie znam się na niej, a nie chcę czegoś tu palnąć, żeby nie obrazić fanów. Ale jest, widzimy jej bardzo dużo i się dzieje też w zimie i to nie jest Olaf, to są inne bałwanki i tak dalej. Moi drodzy, tutaj mamy country, czyli dalej wieść, dalej city life. To takie trochę bardziej dziewczyńskie, ale nie pogardziłbym takimi domkami i stajenkami. Duża szkoła i również nie szkoła jak w TVN-ie, tylko taka porządna szkoła. To jest, tu się nie dzieją takie patole jak tam. To chyba, bo to od was zależy. Kemping, no to coś czym... Oj, tej tojki są, kurde, ależ fajne to jest, takie morze, patrzcie, mewka morze. I naprawdę fajne są, kurde, te Playmobilki. Im bardziej to patrzę, tym bardziej mi się podobają Playmobilki, kurde.
żeby no, po prostu... Co za czasy? Co za czasy, moi drodzy? Też kiedyś muszę to omówić w ogóle swoją drogą. Plaża, nie no, fajne, fajne. A więcej wakacji. Naprawdę, w tym katalogu, moi drodzy, jest wszystko. I spójrzcie, w ogóle jest seria Ever Dreamers, nie wiem cokolwiek to znaczy, seria pierwsza, również takie laleczki ciekawe się tu pojawiają. Też nie chcę mówić, bo nie wiem do końca co to jest. Ale widzimy, że jest kolorowo, jest fajnie i możemy je kupić na przykład w takich małych opakowankach, czyli też trochę pięć głównych bohaterów w cukierkowym stylu. 7 niespodzianek w środku, to pewnie jakieś gadżety będą niespodziankowe. Jest podwoda jeszcze, no kurde, ten katalog ma wszystko, moi drodzy. Bajeczny pałac kryształowy, dollhouse, dom dla lalek i tyle, moi drodzy, jesteśmy na końcu. Mamy do czynienia z kolejną firmą, która w przeciwieństwie do Lego ma katalog fajnie uzupełniony, to znaczy ma tam piratów, zamki, podwodę, miasto. Naprawdę, ja Playmobile mi się one podobają od dawna, bardziej się przyglądam hipko, bo zestawy mówię, mi nie do końca się podobają, ale... Chyba zaczniemy im się przyglądać, moi drodzy. Bez kitu. Bo wygląda to dobrze. Napiszcie mi, co myślicie o samym katalogu, o tym wszystkim. Ja myślę, że będę na pewno co roku przeglądał te katalogi, bo nie myślałem, że są tak fajne. Ja wiem, że mówię, Playmobil się u was nie cieszy zbytnim powodzeniem, ale... Szczerze, miejcie otwarte umysły. Tyle powiem. Dzięki, że byliście ze mną na tym szybkim przeglądzie. Jeżeli chcecie, to link do samego katalogu macie w opisie, więc sobie wejdźcie sami, przejrzyjcie sobie to powoli. Ja mam nadzieję, że was do tego zachęciłem i do pojęcia otwartych umysłów. Jeżeli chcecie obejrzeć więcej Playmobili, to pu, 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 pu. Dzięki, bye!